Cześć, korzystając z dobrej pogody, dzisiaj zajmę się kolejną szybką w samochodzie. 10,25 cala, ekran Virtual Cockpit, czyli ekran zegary, tak zwane. Przyszło mi od Chińczyka tutaj. Szkło 9H, zaraz będziemy je montować w samochodzie. Póki jeszcze jest jasno, teraz już dni coraz krótsze. Dziś odebrane auto Stint Black. Jest nałożona 3-letnia powłoka ceramiczna. Prezentuje się zacnie. Już w samochodzie. Ściszamy. Będziemy dziś kleić ten ekran. To jest ciekłokrystaliczny wyświetlacz 10,25 cala, jak już mówiłem. Na tym ekraniku jest szkło. Zresztą na tym filmie również pokazane. Zaraz wyciągam, pokażę jakiej jest mniej więcej grubości. Bo jest ona dosyć, jest ona widoczna. 0,3 mm, 9H. Będziemy ją najpierw przymierzać, następnie krok po kroku spróbuję to nagrać, tak żeby każdy mógł zobaczyć. Jeszcze póki jest odrobina światła, na początek przymierzymy. Tak. No jak widać, z nią będzie dużo kłopotów z zamontowaniem, bo właśnie widzicie, ona weszła pod spód, nie jest idealnie. Czyli będzie trzeba dosyć dokładnie wypoziomować. Zabezpieczy to na pewno przed wycieraniem. Często ten ekran się kurzy. On momentalnie łapie brud. A więc tak, w zestawie oprócz tego, że jest fajnie zapakowane i na pewno dostarczone będzie niezłamane, co jest istotne przy takich rzeczach, dostajemy instrukcję obsługi w punktach po angielsku również. Do tego dostajemy zestaw czyszczący, który składa się z ściereczki nawilżanej, mokrej, ściereczki suchej do wycierania oraz do znaczników, którymi ustalimy sobie na początku nasze szkło. W zasadzie to tyle. Tutaj od siebie jeszcze dodam tak. Szkło ma jedną naklejkę pomagającą odkleić osłonę. Folię osłaniającą odklejamy od wewnętrznej strony, którą będziemy kleić. Łatwo się przyjrzeć też, że to akurat szkło na ten ekran jest niesymetryczne, czyli nie da się go zamontować odwrotnie. Czy jakby to powiedzieć, nie da się go zamontować tak, ponieważ te boki są inaczej ścięte, inny jest kształt. Po prostu zegary, da się to nakleić na zegary tylko w ten sposób. I naklejkę odklejamy od wewnątrz i przyklejamy do ekranu. Wyczyszczone mamy. Teraz sobie odparowuję, a my w tym czasie ustalimy sobie szkło. Na początek biorę sobie te zaczepy i używam ich w ten sposób, czyli naklejam tu jeden i tu drugi. One będą mi ustalać pozycję szkła względem całego zegara. I teraz będziemy montować. Ten ostatni duży kwadracik jest do usuwania kurzu.
przed samym użyciem po prostu odkleja się go i przykleja stopniowo do każdej części ekranu. On zbiera resztę drobinki. Przykładamy. To jest tylko próba, więc nie stresuję. A ma na celu po prostu ulokować nam dobrze szkło. Zmiana perspektywy, żeby każdy mógł zobaczyć dokładnie, o co chodzi. Nie jest prosto to umiejscowić, ponieważ nie mamy prostych punktów, żeby się zamocować. Powinno być mniej więcej w tym miejscu. Jak widzimy, za każdym razem coś nam odjeżdża. Odpada, tak jakby. Trzeba to w takim razie trochę podnieść. Odklejamy i podciągamy do góry. I tutaj to samo robimy. Na razie są to wszystko próby. Tu nic nas to nie... niczym nam to nie grozi, że zniszczymy ekran, ale ważne, żeby to dobrze umiejscowić. W ten sposób możemy sobie wstępnie ustalić punkty. Teraz trzeba będzie podciągnąć to szkło, wyczyścić pod nim, następnie będziemy już odczepiać. Ok, i teraz użyjemy naklejki przeciwko kurzowej. Podniesiemy to szkło. Ja sobie ją tu odkleję. Nawet pomożemy sobie nią otworzyć. Dobry pomysł. I teraz ostatnie rzeczy przed montażem. Szkło nam dobrze odparowało. Ostatnie jakiekolwiek pozostałości, kurz. On jest istotny, bo to później wszystko wyjdzie. Będzie po prostu balon. Jeszcze tą ściereczką na koniec. No i byśmy byli gotowi montować. Będziemy odklejać najpierw folię. W zasadzie w tym wypadku już nie będzie odwrotu. To sobie zostawię tu na szybie. Niewygodny dostęp jest. Odklejamy całość. Tak, tu zauważyłem coś jeszcze. Pomogę sobie tym. Odklejamy całość. I w zasadzie tyle. Pozostałe rzeczy to wytarcie już szkła. Sprawdzenie, czy wszędzie ładnie przylega. Zaraz odpalimy ekran. Odklejamy punkty ustalające.
cieszymy się z nieskazitelnego ekranu na długie lata. Jeżeli dojdzie do jakiegoś porysowania, usuwamy osłonę. No i jak wam się podoba? Jeszcze teraz pokażę z różnej perspektywy. Zgaszę lampę. Żadnych śladów. Nie widać, co było robione. Bardzo dobra robota. Pozdrawiam. Bye.